Cześć, nazywam się Michał. Jesteśmy podczas pierwszego dnia masażu tkanek głębokich w ujęciu klinicznym i chciałem pokazać Wam, jak wygląda praca z przednio-boczną częścią podudzia. Tak naprawdę interesują nas mięsień piszczelowy przedni, prostownik długi palców i prostownik długi palucha. I na samym końcu też będzie nas interesowała rynienka dla nerwu strzałkowego powierzchownego. Tutaj Bartek nam mówił, że coś dzieje się tutaj z piszczelowym przednim. No, dużo pochodziłem po imprezie, 15 km I boli. I boli. Dobra. Pokaż. Ok, możemy sobie sprawdzić zakres ruchomości, ale tutaj po jednej i po drugiej stronie jest w miarę ok. Więc dobra, tą nóżkę sobie zegnij. I teraz tak, technika pierwsza, powierzchowna, którą można zrobić tutaj na piszczelowy przedni, to jest takie globalne opracowanie tej przestrzeni. W zależności od wielkości nogi można to robić różnymi narzędziami, które wcześniej pokazywał Patryk. Ja zazwyczaj preferuję pracę miękką pięścią, więc pokażę Wam, jak zacząć od miękkiej pięści. Wcześniej też możemy sobie sprawdzić, w którą stronę należałoby pracować, czyli robimy ten test przesuwu, który już powtarzaliśmy sobie, czyli przykładam rękę tutaj na przestrzeń tą przednioboczną i sprawdzam sobie, czy przesuw do góry jest ograniczony, czy przesuw w dół jest ograniczony. Mogę sobie też sprawdzić jeszcze kierunki doboczne i przyśrodkowe. I tutaj u Bartka mam ograniczenie ruchomości do góry, więc będę pracował sobie w kierunku restrykcji, czyli do góry. I wklejam sobie pięść. Czekam, aż się troszeczkę zatopię. I powoli będę pracował w kierunku do góry, do stawu kolanowego. I teraz ważna jest mechanika mojego ciała. Czyli znowu nie pcham ręką, tylko stoję mocno na nogach. Moja ręka jest wyprostowana. Jest ustabilizowany nadgarstek, wyprostowany łokieć. Mam rozluźniony bark, czyli też nie podciągam tego barku do góry, tylko jest ustabilizowany bark, łopatka jest przyklejona do moich plecków. Aktywne mięśnie brzucha, aktywny korpus i przesuwając środek ciężkości do przodu, odpychając się od tylnej nogi i ruchem bioder przesuwam się powoli do przodu. W takim zakresie, ile pozwala mi tkanka, więc dosyć powoli. Jak to dla Ciebie w odczuciach? Był przez mnie taki moment i znowu jest taki dość tkliwy. Mhm. Dobra, i tutaj będę sobie powoli jechał. W międzyczasie też mogę spróbować sobie zapamiętać, wyczuć tą ręką, którą pracuję, w których miejscach było bardziej tkliwe. W tych miejscach też zazwyczaj jest ta tkanka bardziej twarda, ten przesuw jest mniejszy. I dojeżdżam sobie tutaj do końca. I pamiętam, że były dwa takie miejsca, więc mogę sobie teraz spróbować popracować troszkę bardziej precyzyjnie, czyli już użyję do tego moich paliczków. Troszeczkę sobie przejdę na bok i tutaj tak samo. Często tutaj widziałem na sali, że był problem, jak ułożyć sobie tą rękę. Czyli pracując paliczkami, jeśli ułożę je w ten sposób, to teraz mój środkowy palec jest dłuższy niż mój palec wskazujący. Więc jeśli chciałbym pracować w ten sposób, to musiałbym wygiąć nadgarstek w tym kierunku. I jakbym chciał teraz dodać siły, to będę sobie traumatyzował cały czas mój nadgarstek. Więc to, co ja chcę zrobić, to jest obrócić sobie całe ramię w stawie barkowym do rotacji wewnętrznej. Wtedy mój palec wskazujący jest bliżej, palec środkowy jest dalej, czyli ta powierzchnia jest bardziej dostosowana. I tak samo, stabilizuję swój nadgarstek, wyprostuję łokieć, bark jest rozluźniony, łopatka przyklejona. Dokładam tutaj obciążenie przez to, że przysuwam moje ciało bliżej i opracowuję sobie precyzyjnie to miejsce. Dobra. Tu wyżej było kolejne, więc przesunę się do tego wyżej. To też jest praca, gdzie chcemy
znaleźć sobie te miejsca, które są bardziej zagęszczone, twardsze, gdzie są bardziej tkliwe i też nie będę chciał paliczkami opracowywać całego mięśnia, tylko właśnie będę wybierał sobie te miejsca bardziej newralgiczne, po to, żeby nie męczyć mojej ręki. Mogę jeszcze spróbować opracować bardziej precyzyjnie te miejsca, czyli jeśli będę chciał jeszcze bardziej dokładnie i głębiej popracować, to już użyję jeszcze mniejszego narzędzia, czyli policzków moich palców i to też w zależności od tego, kto jak ma wytrenowaną rękę, to można to robić w różny sposób. Jeśli te palce nie są na tyle silne, proponuję zawsze składać sobie w ten sposób, czyli jedna ręka pracuje, druga ręka z drugiej strony stabilizuje i wzmacnia nam ten chwyt. I wtedy też mogę się wkleić, już tutaj dosyć precyzyjnie sobie opracować to miejsce. Jeśli te palce są trochę silniejsze, to mogę sobie pracować pojedynczą ręką i będę układał sobie rękę tak samo, bo tutaj będzie taka sama powierzchnia palców jak przy pracy paliczkami, więc też obrócę ją sobie do rotacji wewnętrznej, wkleję się palcami w to miejsce i będę sobie opracowywał. To, co jest ważne też przy pracy palcami, jeśli mamy dosyć luźne stawy, czyli te palce idą do przeprostu, to podczas pracy delikatnie uginam, czyli staram się, żeby mieć cały czas lekko ugięte te palce, to mi zabezpieczy moje stawy. I teraz kolejną fajną rzeczą, którą możemy sobie zrobić tutaj dla tej przedniej powierzchni, to jest praca z ruchem. I możemy sobie opracowywać piszczelowy przedni, możemy sobie też opracowywać bardziej tutaj prostowniki palców i palucha, w zależności od tego, którą częścią tak będziemy poruszać. Czyli jeśli będę chciał sobie opracować bardziej globalnie, bardziej zwracając uwagę na piszczelowy przedni, będę sobie poruszał tutaj całą stopą. Jeśli będę chciał bardziej precyzyjnie sobie powybierać te mięśnie i opracować prostowniki palców, będę bardziej pociągał za palce. Jeśli będę chciał sobie opracować bardziej paluch, będę sobie prostownik długi palucha, będę sobie bardziej wtedy pociągał za palec. Czyli teraz najpierw taką techniką globalną. Ja preferuję tą miękką pięść, ale możemy to równie dobrze zrobić nasadą. I teraz tu mogę też zrobić to na kilka sposobów. Czyli pierwszy sposób będzie taki, że ja przyłożę rękę do danego miejsca, wkleję się w to miejsce i teraz będę sobie rozciągał tą tkankę przez ruch w stawie. Mogę też jednocześnie pracować tą ręką do góry i dodać ruch w stawie. To będzie troszkę bardziej intensywna praca. Jak znajdę jakieś miejsce, które jest twardsze, które wymaga więcej pracy, to mogę się tutaj zatrzymać i sobie opracować przez dodanie kilku ruchów w stawie i dopiero potem mogę sobie iść dalej. Mogę wymienić też chwyt na pięść. Jeśli mam jakieś mniejsze miejsce do opracowania, równie dobrze mogę wymienić chwyt na paliczki. Dalej dokładać ruch. Mogę też wybrać sobie palce i dalej dokładać ruch. Jeśli będę chciał się skupić bardziej na prostowniku palców, złapię sobie za palce i będę teraz dodawał ten ruch łącznie z ruchem palcami i tak samo mogę zrobić z paluchem. Czyli to był ruch bierny. Mogę też poprosić o ruch czynny mojego pacjenta. Czyli teraz twoim zadaniem, Bartek, będzie właśnie wykonywanie tego ruchu. I ja będę sobie pracował o właśnie i w dół. I do góry. I to też jest na przykład dobra opcja, jeśli to miejsce jest bardzo tkliwe, bo poprzez ten ruch czynny pacjent sam będzie dawkował tyle, ile jest w stanie znieść tego rozciągnięcia.
Dobra, jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra. Połóż się teraz na boku. Może być na tym. Okej. Okay. Teraz tak. Teraz będziemy sobie szukać rynienki dla nerwu strzałkowego powierzchownego. I ta rynienka będzie pomiędzy mięśniem strzałkowym długim, a mięśniem prostownikiem długim palucha. I teraz będziemy szukać sobie tej okolicy. Tutaj w okolicy głowy strzałki, tutaj ten nerw będzie nam się zawijał w tą stronę i potem przechodził po tej powierzchni. OK. Dobra, palce do góry. Nie, same palce. Same palce. Dobra. Trzymaj, rozluźnij. OK, jeszcze raz. Trzymaj, dobra. Napinam sobie palce, idę sobie w poprzek włókien mięśniowych i wpadam w taką przestrzeń. Ta przestrzeń to jest właśnie ta rynienka, rozluźnij. I teraz tutaj już takim bardziej precyzyjnym chwytem, moimi paliczkami, wklejam się w tą okolicę i powoli będę sobie rozluźniał tą bruzdę do góry. I mogę sobie powtórzyć 2-3 razy, wybierając te wszystkie miejsca, w których będę miał ograniczenia ruchomości. Jeśli będzie jakieś większe ograniczenie, mogę się tam troszeczkę poprzetaczać nad tym miejscem, żeby troszeczkę zwiększyć syntezę kolagenu, przekrwić to miejsce i porozluźniać. Dobra. Jakieś pytania? Dzięki bardzo. Jeśli chcielibyście zobaczyć coś więcej, dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć.